witam serdecznie, Grosik z tej strony. Jadę na wykopki, godzina jest 19:15. Dzisiaj udało mi się wyjechać wcześniej, więc śmigam wraz z zachodem słońca. Jadę do Matcza. Dzisiaj nowe pole, które będzie pod lasem. I to już jest pole z nowego pozwolenia, które dzisiaj odebrałem. I z kolegą Patrykiem jedziemy na wykopki. Dobra, kolejne ujęcia, ja będę na miejscu. Siemanko, jestem już w Matczu na polach. Tam widzicie, wieża jest telefoniczna. Księżyc ładnie świeci, jaśniutko dzisiaj. Więc super będzie się chodziło. Nawet nie trzeba czołówki, tak jasno jest. Dobra, jak będzie jakiś fajny sygnał, to ten, to włączę nagrywanie. No hej, jest monetka. Zaraz zobaczymy, co to jest. Jakoś zaklejona troszkę. Wezmę szczoteczkę. Oczyścimy to. Ciekawe, co za monetka. Jakaś stopiona aluminiowa. No hej, łódeczka jest, ale taka dziwna, bo tutaj jest taką zasuwką. Pierwszy raz się z taką spotykam. Ciekawa bardzo. I czubeczek od pocisku. Jest jakaś monetka czy guzik. Monetka. O, kopiejki. Zaklejona, ale są kopiejeczki. Dobra, szukam dalej. Znalazłem coś takiego. Widzę, jakieś zdobienia są na tej blaszce. Jakiś taki wzór w kształcie krzyża takiego kośnego. Nie wiem, tutaj oczko jakieś, coś. Ciekawe. Ale nie wiem, co to jest. No hej, mam kolejną monetę. To znowu będzie kopiejka. Tak mi się wydaje, że to kopiejka będzie. Ale słabo widać. A tam niedaleko jechało jakieś auto. Widzieliśmy światła, później zgasły światła, auto dalej jechało i my się zatrzymaliśmy i cofnęliśmy się do drogi wcześniejszej. Musieliśmy trochę podejść, jedno pole musieliśmy przejść, bo tam bajura taka była na tej drodze i wycofaliśmy się i auto trochę dalej stoi od nas. A ktoś jechał, nie wiem, czy myśliwy, czy ktoś na jakąś randkę tutaj pod las sobie jechał poddychać świeżym powietrzem przy lesie i słyszymy, że się zakopał, kurczę, w błocie. No, takie przygody to dzisiaj. Dobra, jest około północy i szukamy dalej. Jest kolejna monetka. O, teraz 20 groszy z PRL-u. No hej, jest taka duża monetka. Ale to widzę, że PRL będzie. 10 zł. Ładna moneta. Tyle, że z PRL-u. No. A rocznik niewidoczny. No hej.
Mam guziczek. Jakiś taki duży. Zaraz. Zobaczymy, co jest na tym guziku. O, niestety nic. Niestety nic. Szkoda. No hej, jestem już w domu. Jak widzicie, tutaj są wszystkie znajdki z dzisiejszej prawie całej nocki. Dlatego mówię, że prawie całej, bo musiałem wcześniej skończyć, jednak chyba odczuwam fizycznie tą chorobę, która mnie dopadła, czyli boleriozę. Biorę antybiotyki i czuję się osłabiony, w głowie mi się kręci trochę. I musiałem przerwać wczoraj poszukiwanie, bo no źle się czułem, nie dałem rady, a nie chciałem się jakoś tam zajechać strasznie. A w sumie to i tak jak jechałem do Lublina, to musiałem się zatrzymać i godzinę spać w aucie, bo nie dałem rady dojechać jednym ciągiem, a w sumie to nie jest daleko, bo to 110 km. No ale odczuwalne to jest. Dobra, przychodzę do poszukiwań. Jak widzicie, szału nie było, ale troszeczkę pokopałem. Są monetki, kopiejki. No, ta jest najładniejsza. 1885. To ładna jest monetka. Co tam mamy? Kopiejki, perelki. Tu jeszcze jest kopiejka, ale ta taka zaklejona, że nie mogłem jej doszurować nawet, ale widać ewidentnie, że to jest kopiejeczka. Może z czasem odmoknie. Dobra, perele. No, z pereli sporo wyszło i to jest druga RP, groszy, ale no strasznie zjedzone, ale dziesiątkę widać i groszy też. Napis, więc tył jest nieczytelny tej monety. No taki destrukt, ale wyszło to jest złom. 10 zł z perelu to kawą monety. Proszę bardzo. 60 rocznik. Co tam jeszcze? Ta łódeczka taka ciekawa. Z taką zaślepką. Pierwszy raz trafiłem taką łódkę z taką zaślepką. Fajna sprawa. Coś takiego. Może od fajki też. Zatyczka. Możliwe. Ciekawe. Tu jakiś... Jakaś nakrętka, mosiąc jakiś, ale wygięta troszkę może od jakiegoś zapalnika. Dobra, łuseczki, czubki oczywiście od pocisków też się trafiały, podkówka od buta. To chyba jakaś konina będzie. Raczej na pewno. Widać elementy jeszcze skóry troszeczkę jest, jak widać. No. Ciekawe. Ale więcej nie było nic w okolicy. Dobra. I to jest coś ciekawego bardzo. Zaraz dam ostrość na to, żebyście się przyjrzeli. Taka niby blaszka z jednej strony wyglądała. No to jakaś taka. Ale tutaj ewidentnie widać jakieś zdobienie, jakiś taki krzyż. W nocy nawet to troszeczkę błyszczało. Nie mam pojęcia, co to jest, ale ciekawa sprawa. I taki to wyjazd. No troszeczkę krótszy. Planowałem chodzić do rana, do 8, ale nie dałem rady. Niestety, zdrowie nie pozwala aktualnie. I tyle. Kolejny wyjazd planuję już w dzień. Grafik mi się troszeczkę zmienił. Weekendy zaczynają się powoli
przeluźniać, więc na te moje weseliska, gdzie tam pracuję, to teraz aktualnie tylko w soboty będę jeździł, więc niedzielę mam wolne, odeśpię trochę i w niedzielę pierwszy wyjazd już będzie w dzień. Z kolegą pojadę, Dariuszem prawdopodobnie. I chyba Darek jeszcze syna weźmie, więc na dwa wygrywacze będziemy chodzić. I chyba drona jeszcze weźmiemy sobie. Polatamy troszeczkę, ponagrywamy okolice. I tyle. Dobra, pozdrawiam wszystkich. Mówił do was Grosik. Cześć.